Ja pewnie podjąłbym, tak jak powiedziałem, gdy warunki były ustalone, każde wyzwanie z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że faworytem zdecydowanym byłby w tej walce. Natomiast faktycznie, no, gdzieś tam w sierpniu powinna już ta walka dojść do skutku. Marka Szymokołecki jest zbudowana chyba w dużej mierze przez Mirka, co? Mirka, jak oceniasz Mirka, jak uważasz jego za trenera, jego geniusz strategiczny, bo bardzo często z takimi też opiniami się spotykamy. Jaka jest właściwie twoja tutaj opinia od wewnątrz, od współpracy, bo chyba tylko i wyłącznie pod oki Mirka trenowałem, weźmiemy. Ja i nie miałeś chyba... W Ciechanowie z Łukaszem Bieńkowskim trenowałem trochę tam kulanki, takich rzeczy, ale Łukasz jest stójkowiczem, a ja mam swój klub fitness w Ciechanowie i Łukasz u mnie pracował. Przez kilka tygodni, tam nie wiem, 3-4 tygodnie, zanim przyszedłem do Mirka, to byłem na kilku zajęciach, natomiast faktycznie od takiego treningu MMA, od pierwszego poważnego kontaktu, to od 2 stycznia 2017 roku trenuję cały czas z Mirkiem, od początku on mnie zbudował, od początku do końca i zarówno ponosi całą odpowiedzialność za moje występy, jak i całe zasługi jako trener i uważam go za wybitnego szkoleniowca, a mam doświadczenie z wieloma szkoleniowcami również w innej dyscyplinie sportu i muszę też powiedzieć, że Mirek też budował jak gdyby moją historię startu w MMA. Zaczynając od mniejszego jak gdyby takiego poziomu, zwiększając cały czas stopień trudności. Natomiast bez względu na to, z kim bym walczył, zawsze jego strategia, jego plan na walkę okazał się stuprocentowo pewny i trafny. Mirek praktycznie zawsze był w stanie powiedzieć mi, czym może mi zagrozić mój przeciwnik, jak będzie wyglądała walka. I zawsze wszystko się sprawdzało. Ja mam jedną walkę przegraną, ale to nie dlatego, że Mirek założył złą strategię, tylko to, co ustaliliśmy, ja robiłem. Natomiast Michał, z którym przegrałem... Michał Bobrowski. Tak, Michał tak kanalizował te rzeczy, które ja miałem robić, że jak gdyby on wyszedł z tym lepiej i po prostu niwelował te moje założenia taktyczne i nie byłem w stanie po prostu ich wykonać. Natomiast same w sobie były dobre. Gdybym umiały wykonać, to bym jestem przekonany, że z Michałem wygrał. Także Mirek na pewno jest świetnym trenerem i ja tutaj na sali, jak mijam drzwi sali, to w ogóle z nim nie dyskutuję. To, co mówi, to robię i zawsze będę to robił. Muszę ci powiedzieć, że kiedy ja właściwie tam się pojawił w mojej głowie punkt zapalny do tego, że może faktycznie zacznę treningi w MMA, bo faktycznie w kickboxingu zaczyna być coraz mniej ciekawych propozycji, że po prostu obserwuję dyscyplinę, która się bardzo rozwija, w przeciwieństwie do dyscypliny, która tak naprawdę pomalutku gaśnie. No i w tym wszystkim bardzo szybko Mirek do mnie dotarł i gdzieś tam wystosował całą masę argumentów, dlaczego Mirek byłby tak naprawdę najlepszym trenerem tutaj dla mnie z możliwych. I oczywiście z całej naprawdę masy argumentów, których ma bardzo dużo i to nie są też rzeczy wyssane z palca, tylko to są zwyczajnie stwierdzone fakty. To muszę ci powiedzieć, że dla mnie tym, czym sobie najbardziej ryłem banie, za przeproszeniem, to jest to, że jestem już za stary, że mówię, że takie rzeczy trzeba było robić dużo wcześniej. I tutaj zawsze pada hasło, wizytówka, mówi Tomek, a zwróć uwagę, co ja zrobiłem z Szymonem Kołeckim, który tak naprawdę w wieku 35 lat, tak, jak się nie mylę, tak? 35, czyli dokładnie w moim wieku, zaczął trenować sporty walki w ogóle jako numer jeden. On przychodząc na salę, uczył się trzymać pozycję walki, jak się chodzi, jak się zadaje ciosy, mówi, ty naprawdę jedną płaszczyznę masz opanowaną 100%, daj sobie szansę spróbować. I muszę ci powiedzieć, że dla mnie właściwie ta moja decyzja w dużej, największej mierze była podpartą właśnie tym, że Szymon Kołecki potrafi zrobić taki duży progres pod okiem tego trenera, o którym słyszałem bardzo dużo dobrych opinii, ale ty chyba jesteś taką flagową wizytówką, mówię tutaj na mapie. Ja już naprawdę, 35-letni zawodnik, nie bez problemów zdrowotnych, przecież ja tych kilkanaście operacji miałem i w czasie moich treningów ciężarowych i później też z różnymi defektami, nie umiejący żadnej płaszczyzny sportu walki. No, po 3 latach bije się w KSW i na razie bije się z powodzeniem, także myślę, że Mirek jest tutaj jakby ogromną zasługą mojego poziomu dzisiejszego sportowego. Pierwszy przeciwnik w KSW to był już, jak powiedzieliśmy, Mariusz Puniałowski. Drugim był Damian Janikowski. Jak twoje wrażenia po tej walce, jak konfrontacja z przypomnijmy, brązowym medalistą olimpijskim w zapasach. Czyli tu już nie jego z innej, nie konkretnie z innej łapanki spoza sportu walki, tylko przedstawiciel naprawdę mocnej dyscypliny sportu walki. Przedstawiciel mocnej dyscypliny sportu walki z dużym talentem do walki w ogóle, bo Damian jeszcze zanim zaczął zawodowo walczyć, to miał swoje epizody w innych sztukach walki, w których też mu dobrze szło i naprawdę ogromny potencjał. Natomiast tutaj znowu cała strategia przygotowań pomogła się doskonale przygotować na Damiana, dzięki czemu Damian praktycznie niczym mnie nie zaskoczył w trakcie walki.
na przykład do walki z Mariuszem Pudzianowskim mój najlżejszy sparring partner miał 100 kg, a 6 czy 7 ważyło powyżej 110, dochodząc do 135 kg. Tak miałem rozłożone. Sparring partnerzy do walki z Damianem ważyli po 80 kg. To naprawdę no, dwa inne światy, ale Mirek to umie tak to wszystko połączyć i ja mówię, trenerze, dlaczego oni ważą 80 kg? On mówi, oni nie będą wiele słabsi fizycznie, ale będą dużo bardziej techniczni, dużo sprawniejsi od Damiana. Jak z nimi, a to byli zapaśnicy, klasycy, jak z nimi będziesz przerabiał, ich wyczujesz, ich się nauczysz, to później Damian cię niczym nie zaskoczy. Oczywiście dodatkowo miałem też i cięższego zapaśnika, Karola Turszyńskiego, no i miałem chłopaków ze stójki, z którymi robiłem normalne MMA, ale tych właśnie dwóch zawodników, którzy przychodzili jeden w poniedziałek, środa, drugi wtorek, czwartek, przez te kilka tygodni pozwoliło mi na tyle poznać zapasy, styl klasyka, styl walki, z czego jeden z nich też bije się w MMA, że później walcząc z Damianem praktycznie niczym nie byłem zaskoczony, to te wszystkie rzeczy, które się działy się setki razy na treningach i dzięki temu mogłem nad tym panować. Ale na samej walce wielokrotnie udało się Damianowi ciebie obalić jako klasycznemu zapaśnikowi? Tak. Ale chyba go również ty też obaliłeś, tak? Kiedy zaszedł mi za plecy, to tym swoim rzutem próbował trzykrotnie mnie obalić, natomiast ja pod tamtą ścianą po prawej stronie byłem tak rzucany kilkaset razy pewnie, no nie wiem, czy 150, czy 200, czy 250. I po prostu taki lot, kiedy mnie ktoś rzuca, był już dla mnie czymś naturalnym. Ja już wiedziałem, jak spaść, jak się ułożyć, jak wstać, a taki rzut jest strasznie energochłonny. Z czasem zobaczysz, że dwa takie rzuty, już nie masz siły na nic, już nie chcesz walczyć. I podobnie było z Damianem, gdzie ja byłem jeszcze kilka kilogramów od niego cięższy. Dobrze reagowałem na te rzuty. Damian się po prostu tym umęczył, a jak już się umęczył, no to już zaczęła się moja gra. Tam chyba nie jest dużą tajemnicą, że w dużej mierze taktyka polegała na tym, żeby Damiana trochę podmęczyć, tak? Tak, to absolutnie. Bo dopóki jest silny, jest bardzo niebezpieczny i wiadomo, że im bardziej ktoś gaśnie, no to tym bardziej popełnia takie książkowe błędy. Dokładnie. i z tego można korzystać. Wielokrotnie mówiliśmy nawet przed walką, że ciosy proste, presja bokserska, albo clinch i walka w parterze, żeby było jak najmniej pół dystansu, bo Damian był trochę niższy, ale bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Natomiast trener był spokojny o to, że ja w tym klinczu, w zapasach czy w parterze nie dam sobie niczego zrobić. Dobra, to chyba porozmawialiśmy dość dużo o tym, co było, a było naprawdę, naprawdę sporo. Nie wiem, na ile jest to oficjalna wiadomość, bo my sobie gdzieś tutaj w kuluarach, w czterech ścianach wymieniliśmy zdania, kto będzie twoim kolejnym rywalem, kiedy to będzie, a nie wiem, na ile to jest oficjalna wiadomość, na ile możemy ją powiedzieć głośno. Nie wiem, kiedy będzie emisja naszego programu, ale póki co jeszcze może byśmy się wstrzymali. Natomiast faktycznie, no, gdzieś tam w sierpniu powinna już ta walka dojść do skutku. W sierpniu, tak? Zawodnik z Polski czy z zagranicy? Z Polski. W takiej kategorii wagowej? Ciężkie. Mirek go lubi czy nie lubi? Nie lubi. No i chyba to nie to, żeby Mirek ogólnie z przeciwnikami swoich zawodników ma gdzieś tam najczęściej na pieńku, ale tutaj jest, tu jest właściwie już gorąca atmosfera z samego początku. Myślę, że chyba trzeba byłoby naprawdę być naprawdę na siłę, chyba nie chcieli zrozumieć, o kogo chodzi, no ale, tak. Ale myślę, że chyba dość wyraźnie zasugerowaliśmy, jak forma, jak samopoczucie przed walką. Dobrze, jestem w okresie już takiego mocnego treningu, kilka tygodni zostało do walki. Dobrze jestem przygotowany. W tym okresie pandemii miałem ten komfort, że mam swój fitness w Ciechanowie, miałem z kim ćwiczyć i w dosyć dobrej formie wróciłem tutaj do tych ciężkich treningów. Także przygotowania idą zgodnie z planem, pod kierunkiem Mirka wszystko jest ułożone. Uważasz się za lepszego zawodnika w jakiej płaszczyźnie? W zapasach, w parterze, czy w stójce, czy wszędzie po 33% równiutko? Paweł Nastula kiedyś mi powiedział, że całym największą częścią sukcesu to jest dobrze wykonana taktyka. 50% lub więcej. I teraz to wszystko zależy z kim ja walczę. Bo jak zauważyłeś, że jak my żeśmy trenowali razem, to ja robiłem wszystko, żeby ciebie obalić. Tak. Prawda? Jak bije się z kimś, kto dobrze obala, to nie będę go obalał, tylko będę go bił. To z dobrym kickbokserem nie będę w stanie bić się w kickboxingu, z dobrym zapaśnikiem nie będę w stanie się bić w zapasach. W zależności od tego, z kim walczę, tak dobieram płaszczyznę. Natomiast jak już ją dobiorę, to wtedy się czuję w miarę komfortowo. Jak daleko Szymon Kołecki zamierza zajść w swojej karierze sportowej, sportu walki? Bo chyba nie wiem, chyba że jeszcze planujesz jeszcze jakąś transformację do innej dyscypliny, to też nam daj znać, ale póki co mówiąc o sportach walki. Zawsze moim jak gdyby takim końcem takiego etapu jest kolejna walka, bo ja po każdej kolejnej walce analizuję okres przygotowań, przeciwnika, zastanawiam się, z kim mógłbym walczyć
następną walkę, dostaję jakąś propozycję i analizuję, czy podejmuję kolejne przygotowania. To już tak na chłodno. Natomiast taki ogólny plan to, tak jak mówiłem, gdzieś tam do 40 roku chciałem potrenować, popracować, później trochę zwolnić, czyli jeszcze półtorej roku chciałbym, jeśli zdrowie pozwoli, powalczyć. Ale na dzień dzisiejszy skupiam się na tej najbliższej walce i potem zobaczymy, co będzie. Natomiast nie mam jakichś celów związanych z walkami o pas, z podbijaniem kolejnych federacji. Nie, chciałbym wszystkie walki, które dostanę, wygrywać, a wiadomo, że pewnie... Ale to już zostajemy w tej federacji, która jest naprawdę bardzo mocna. Tak, ja bardzo mocna. Pasuje. Zawalczyłbyś, by jesteś w stanie zdobyć pas wagi ciężkiej, wygrywając z Defrisem? Jest to gdzieś twoim celem właściwie do osiągnięcia? Nie mam takich celów. Jakby ja już swoje ale gdyby cele, taka propozycja padła, jak ja się odnosisz? Właśnie do tego zmierzam. Ja jakby swoje cele takie sportowe jak gdyby już zrealizowałem praktycznie. Teraz skupiam się na każdej kolejnej walce. I teraz od tego, z kim będę walczył, zależą moje warunki kontraktowe z federacją, która mnie zestawia. Jeżeli, ja już to mówiłem wielokrotnie, jeżeli federację będzie stać na to, żebym ja zawalczył z Defrisem, to ja zawalczę z Defrisem. Jeżeli będą chcieli, żebym zawalczył, nie wiem, z Martinem Fordem, to będę walczył z Martinem Fordem. Tylko w zależności od tego, do poziomu trudności muszą być dopasowane oczywiście poziom też finansowy. Ale teraz wyłączając na chwilę tą twoją naprawdę wrodzoną skromność, powiedz mi tak, bardzo obiektywnie, jak byś się widział na walce z Defrisem? Bo ja muszę ci powiedzieć, jako znawca sportu walki, jako osoba, która to środowisko obserwuje, naprawdę byłbym bardzo ciekawy takiego zestawienia. Uważam, że miałbyś większe szanse niż Tomek Narkun. A to będzie, dobra, druga postać, o którą chciałbym Cię zapytać, jakbyś się widział również w takiej tutaj rywalizacji. Znaczy, Defris i Narkun. Na pewno nie mógłbym dopuścić do tego, żeby Defris mnie przewrócił, bo Defris, będąc z góry, jest bardzo szczelny i bardzo trudno wstać i ma naprawdę dobry parter i ground and pound i poddania, jest bardzo destrukcyjny. Nie jest za dobrym bokserem, Sztyrkow go znokautował. Sztyrkow to jest bardzo dobry Rosjanin, z którym walczył niedawno Michał Pasternak i Michał bardzo dobrą dał walkę z nim trzyrundową. Natomiast Defris bodajże w drugiej minucie przez niego został znokautowany. Także boks w półdystansie akurat tutaj z nim pewnie byłby jakimś rozwiązaniem, ale no nie można by było się dać sklinczować. Jest wysoki, dosyć silny fizycznie. Znaczy tak, ja pewnie podjąłbym, tak jak powiedziałem, gdy warunki były ustalone, każde wyzwanie z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że faworytem zdecydowanym byłby w tej walce Defris. Nie żałujesz troszeczkę, że za późno zacząłeś trening sportu walki? Nie. Ja tak jak powiedziałem, ja jestem ciężarowcem i zawsze będę przede wszystkim ciężarowcem. Miałem trochę inny plan, ale te kontuzje, które na koniec mojej kariery wyniknęły, spowodowały zmianę jak gdyby mojego harmonogramu. I w wieku tam 34-35 lat już przechodziłem na emeryturę taką sportową, stwierdziłem, że to jest ostatni moment, żeby sprawdzić, czy te swoje marzenia sprzed lat jestem w stanie jeszcze spróbować zrealizować, czy też nie, bo później już zegar biologiczny na to nie pozwoli. I nie jestem generalnie jakimś człowiekiem, który rozpatruje coś wstecz, że jakby coś wcześniej, to może by lepiej. Jestem zadowolony z tego. Nie żałować, byle nie żałować w życiu. Jesteś ojcem czwórki dzieci, mają dzieciaki jakieś zadatki na sportowców, znaczy, tata ułoży, pomoże w kreowaniu kariery? Jest taki obowiązek, że jak dzieci kończą około 10 roku życia, to muszą przynajmniej 2 razy w tygodniu chodzić rekreacyjnie na jakieś zajęcia sportowe, pozaszkolne, oprócz WF-u. No i moje 3 córki chodzą, tańczą w grupie akrobatyczno-sportowej Freak Show, a syn już bodajże 9 lat dźwiga ciężary, także tutaj nie muszę ich ani do niczego zmuszać, ani naciskać, bo syna z sali treningowej jest bardzo ciężko wygonić, jest pracowity na tej sali, natomiast córki też cieszy taniec i występy, także tu mam spokój. Kurczę, Michał, przepraszam, Szymon, właśnie muszę powiedzieć, że podobnie jak z Michałem, dlatego mi gdzieś tam już się troszeczkę wkradł chochlik słowny, że tak powiem. Tak samo w podobny sposób właściwie chciałem podsumować rozmowę, którą zrobiłem z Michałem Matelo, że naprawdę dla mnie mega, mega się jaram, że takie postacie jak ty, czy Michał, który właśnie podaje was na przedzie, że tacy ludzie powinni tworzyć właściwie obraz zawodnika sportu walki w Polsce. Gość, który potrafi się naprawdę wypowiedzieć, poukładany w głowie, hierarchia wartości zachowana. Naprawdę w dużej mierze mega, mega kibicuję i uważam, że jesteś osobą, znaczy nie uważam, wiem o tym, że jesteś osobą bardzo pozytywnie odbieraną, że nie ma wokół ciebie żadnych kontrowersji, że jesteś po prostu gościem, który bardzo mocno stąpa po ziemi. Moją dużą przyjemnością jest się od Ciebie na dzień dzisiejszy uczyć pewnych elementów sportu walki. Z dużą przyjemnością również chcę udzielać swoich rad z własnej płaszczyzny, którą mam opanowaną dużo, dużo lepiej.
Kurczę, no trzymam kciuki za walkę, w której nie wiem nadal z kim będziesz walczył i w ogóle nie mam w ogóle najmniejszego pomysłu, aby się domyślić. Trzymam mocno kciuki i myślę, że tutaj nasi widzowie dzisiaj również tym bardziej się do siebie przekonują, no bo jesteś zajebiście bardzo postacią, za którą mocno trzymamy kciuki całym krajem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również za pomoc w treningach nieocenioną. Przyjemność po mojej stronie, także co? Widzimy się niebawem na kolejnym odcinku. Subujemy, lajkujemy te wszystkie hasła, które już znacie i teraz najwyższa pora wziąć się do roboty. Pozdrawiam, do zobaczenia z Szymonem na KSW w sierpniu. No i pewnie niebawem w kolejnych odcinkach. Do zobaczonka, hej.